Witajcie, kochani. Mam pewien problem. Mam dwie kolbki. W obydwu znajduje się bezbarwna ciecz. W jednej został rozpuszczony wodorotlenek sodu. W drugiej kwasek cytrynowy. W której jest co? Nie mam bladego pojęcia. Jak to odróżnić? Zapach? Średnio mi pomoże. Smak? No przecież wiemy, że nie mogę smakować. Więc co tu zrobić? Całe szczęście. Chemik znalazł na to sposób i w dzisiejszym spotkaniu dowiecie się, jak odróżnić takie bezbarwne ciecze od siebie. Po tym krótkim wprowadzeniu mniej więcej zastanawiacie się pewnie, co będzie tematem spotkania. Tytuł lekcji, tytuł tego wydarzenia też niekoniecznie Wam podpowiedział, dlatego może podpowiedzą Wam moje trzy słodkie cylinderki, w którym w jednym znajduje się patyczek, to może jeszcze włożę do drugiego i do trzeciego. Dzisiejszym tematem będą wskaźniki kwasowo-zasadowe, czyli za chwilę podamy sobie definicję, trochę magiczne urządzenie chemika, trochę magiczny czasami przyrząd, a czasami odczynnik, który pomoże nam rozróżnić zawartości na przykład dwóch czy trzech naczyń. No, dzisiaj będzie troszkę magicznie. Natomiast ponad to wszystko, piękne w naszych spotkaniach jest to, że możemy wracać do tego, co było kiedyś i tą wiedzę sobie układać w dobrej półce w głowie. Chciałbym, żebyśmy na dzień dobry wrócili do tematyki mieszanin. Pamiętacie pewnie, że połączone ze sobą różne składniki niekoniecznie jasno określonych proporcjach nazywamy mieszaninami i mogą być dwa rodzaje mieszanin według tego, co nasze oko bądź prosty przyrząd optyczny pomaga nam rozróżnić. Może być mieszanina jednorodna, dlatego ten jeden cylinderek słociutki stoi obok, albo mieszaniny niejednorodne, czyli takie układy, które będą prezentowane przez cylindry po drugiej stronie. Zacznę od mieszanin jednorodnych. Pewnie wierzycie albo i nie. Jeśli połączyłem tutaj dwa składniki i to wymieszałem, powinna powstać mieszanina. Przy użyciu gołego oka i prostych narzędzi optycznych nie jestem w stanie rozróżnić składników. Zmieszałem tutaj wodę i alkohol etylowy. To wcześniej nazywałoby się mieszaniną jednorodną. Uwaga, od tego momentu taki układ będziemy nazywali roztworem właściwym. Czyli tak, gołe oko nie pozwala rozróżnić, jest to rodzaj mieszaniny jednorodnej. Co więcej, lecę dalej. Kolejne to mleko. Mleko albo białko. No tutaj ktoś, gdyby nie był zbyt dokładnie wprawny, powiedziałby ciężko rozróżnić gołym okiem składniki. Jednak jeśli jest to bardzo tłuste mleko i korzystając z Waszej wiedzy biologicznej wiecie już, że mleko ma w sobie mnogo składników, to na przykład na jego powierzchni mogą wypłynąć takie oczka, które często unoszą się na rozsole, na przykład tłuszcz. Tak, od tego momentu ten układ mieszaniny niejednorodnej będziemy nazywali koloidem. Jednak ze względu na wielkość cząstek, które tutaj występują, cząsteczek, my na pewno będziemy mogli jeszcze dodać, że składników nie można rozróżnić i rozdzielić na przykład metodą sączenia. Dlatego jest to koloid, żeby nie pomylić się z trzecim układem, aż zdejmę stopę. Coś tutaj na dół opadło, mąka, a tutaj na górze jeszcze się trochę unosi, jakby trochę było, no nie wiem, zawieszone w tej wodzie, czyli mamy mąkę i wodę. Taki układ, taką mieszaninę niejednorodną będziemy nazywali zawiesiną. Tutaj już cząsteczki są większe i możemy je rozdzielić na przykład korzystając z metody sączenia. Najważniejsze jednak, żeby wrócić do tego pierwszego cylinderka, dlatego dwóch kolejnych kolegów troszkę odstawię, a powrócę do tego. Tematem spotkania będą roztwory. Tutaj akurat jest to roztwór wodny, natomiast jednym ze składników jest alkohol. Niektóre ze wskaźników, które dzisiaj przygotujemy, które pomogą, mam nadzieję, Piotrowi rozróżnić zawartości dwóch kolb stożkowych, będą rozpuszczone w wodzie, niektóre jednak w alkoholu. Żeby zobaczyć, jak powstają takie wskaźniki i czym one tak naprawdę są, wykonajmy doświadczenie, przeprowadźmy pierwszą próbę, która pozwoli nas wprowadzić w świat tej kolorowej chemii. Zacznijmy od prezentacji przykładów produktów, z których wykonamy roztwory wskaźników. Jako pierwsza herbata niebieska oląg. Tak naprawdę skrót oląg oznacza, że pochodzi ona z grup herbat zielonych. Jednak ten kwiatek, który prezentujemy, klitoria,
ma tutaj istotny wpływ na tą niebieskość nazwy produktu. Jako drugi ze składników, drugi do wskaźników, będzie użyty suszony burak czerwony. Oczywiście to może być starty, świeży burak, mogą to być plasterki, jednak pamiętajcie, że no, takie świeże produkty bardzo brudzą, więc jak będziecie kroić, żeby mieć rękawiczki jednorazowe założone. I ostatni, jako ten trzeci, to suszony kwiat hibiskusa. To może być również taka czerwona herbatka hibiskusowa, może to być herbata leśna. My jednak, tak dla śmiechu powiem, użyjemy 100% hibiskusa w hibiskusie, wersję suszoną. Oczywiście nie zapomnijcie, że herbata jest również dobrym pomysłem. Do wykonania doświadczenia potrzebne nam będą 3 zlewki, łyżeczki, no i oczywiście produkty. Do pierwszej zlewki wsypujemy mieszaniny suszu herbacianego, do drugiej natomiast to będzie nasz burak czerwony, pokrojony, my mamy wersję suszoną. Starajcie się podobnej ilości. Natomiast do trzeciej zlewki wsypujemy suszu herbacianego bądź po prostu czystego produktu hibiskus. Zalewamy gorącą wodą. I teraz zwróćcie uwagę, my dolejemy do około 60 ml, tylko po to, żeby na filmie było dobrze widać, jak to tam te barwy się zmieniają, czy ekstrakcja jest pozytywna. Natomiast pamiętajcie, że żeby barwy wskaźników w roztworach były intensywniejsze, im mniejsza ilość cieczy, tym lepiej. To 60, co powiedziałem, to oczywiście tak na oko. Pierwsza barwa nie jest adekwatna do tego, co będzie pod koniec. Pamiętajcie, że herbata potrzebuje czasu. Czasu do tego, żeby się zaparzyć, do tego, żeby pozytywnie przeprowadzić ekstrakcję, dyfuzję i wszystko, co dookoła. Pojawił się ten kolor zielony, no właśnie, stąd ten oląg. Żeby stała się bardziej niebieska, postarajcie się dorzucić trochę więcej tych kwiatków klitorii. Rzeczywiście wtedy ten kolor zaczyna najpierw przypominać turkusowy, a później staje się niebieski czy błękitny. Druga próbka, tak samo wymieszajmy. Różnica, intensywność barwy. Gdyby zestawić intensywność barwy buraka z intensywnością herbaty niebieskiej, no to na pewno tu się szybciej zaparzyło. Tak samo, podobnie wygląda, co do koloru cieczy, zawartość zlewki drugiej i trzeciej, gdzie mamy użytego hibiskusa. Roztwory wskaźników są gotowe. Te 3 zawartości zlewek to będą nasze roztwory wskaźników, czyli nas interesuje ta ciecz, którą tam uzyskaliśmy, zabarwiona. Zwróćcie uwagę, że sami już mieliście do czynienia z takimi wskaźnikami, zaraz to wprowadzimy w kolejnym doświadczeniu, jednak najpierw chciałbym Was naprowadzić do takiej sytuacji życiowej. Czy zauważyliście, że do mocnej, zaparzonej, nawet czarnej herbaty, kiedy doda się odrobinę, kilka plasterków, może jeden, może dwa cytryny, jej kolor delikatnie zmienia się? Albo jeżeli mamy zupę buraczkową, jakimś sposobem dodamy do niej na przykład kwasku cytrynowego albo trochę octu, żeby poprawić smak, również kolor zmienia się. Spróbujmy zatem wprowadzić definicję, jak takie cuda działają. Te wszystkie układy, które otrzymaliście, nazywane są wskaźnikami kwasowo-zasadowymi. I teraz co to jest? To są albo takie substancje, albo mieszaniny substancji, czyli jakieś połączenia kilku składników, które zmieniają swój kolor, wyraźnie wskazują zmianę koloru w zależności od odczynu danego roztworu. Bo odczyn to cecha charakterystyczna właśnie dla roztworu. Przeprowadźmy doświadczenie, w którym sprawdzimy, jak zachowują się przygotowane przed chwilą roztwory wskaźników kwasowo-zasadowych, tu akurat wodne roztwory, w obecności pewnego roztworu o odczynie kwasowym, roztworu o odczynie obojętnym i roztworu o odczynie zasadowym. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, czy rzeczywiście ta zmiana barw jest obserwowalna. Sprawdźmy, jak działają przygotowane przez nas roztwory wskaźników. Zaciągnęliśmy, słuchajcie, tego naparu bądź tego wywaru, w zależności jak przygotowaliście, do pipety Pastera. I do probówki od lewej strony wprowadzamy roztwór o odczynie kwasowym. My mamy roztwór kwasku cytrynowego. Natomiast do probówki po prawej stronie rozcieńczony roztwór wodorotlenku sodu, czyli roztwór o odczynie zasadowym. Spójrzcie, co się stanie, kiedy dodamy kilka kropel roztworu wskaźnika herbaty niebieskiej, czyli tej z grupy oląg, którą wcześniej przygotowaliśmy. Zupełnie inne barwy powstały w probówce po lewej stronie i po prawej stronie. Tak, tak, zamieszajmy jeszcze, dlatego żeby ta barwa, ten kolor był jednolity, czyli żeby zawartość była nie do podważenia.
probówce o odczynie kwasowym mamy taki różowo-czerwony kolor, o odczynie zasadowym zielony, natomiast ewidentnie jest ona niebieska w wodzie, czyli w pH równym 7. Jak wygląda ta sytuacja dla roztworu wskaźnika przygotowanego z buraka czerwonego? No, na pewno jest tutaj intensywny kolor wskaźnika, to po pierwsze. Zobaczcie, że jak skorzystaliśmy z pipety Pastera, można było pozbyć się stałej zawartości, czyli po prostu tych buraków, które zostały na dnie zlewki. Sprawdźmy teraz, jak dodamy niewielkie ilości roztworu wskaźnika do roztworu o odczynie kwasowym. Kolor czerwony, czyli bardzo podobnie do tego, co było w pipecie. Natomiast kiedy dodamy do roztworu o odczynie zasadowym, czyli rozcieńczonego roztworu wodorotlenku sodu, gdzie pH tego roztworu jest większe niż 7, barwa jest już inna. Nam się akurat udało uzyskać coś koło żółtego koloru. Spójrzmy jak zwykle w przybliżeniu. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że środkowa probówka to pH obojętne, ponieważ zalewaliśmy czy to susz herbaciany, czy buraki, po prostu wodą, gdzie pH jest równe 7. I ostatnia sytuacja, kwiaty hibiskusa, czyli główne składniki herbatki hibiskusowej. Znowu mamy przygotowany roztwór wskaźnika i sprawdzimy, jak zmieni on barwę w zależności od obecności roztworu kwasu czy roztworu wodorotlenku, w tym przypadku sodu. Bo cały czas we wszystkich układach powtarzamy te same próbki roztworów o tym samym stężeniu i tej samej substancji rozpuszczonej w wodzie. Kiedy dodamy hibiskusa roztworu do roztworu o odczynie kwasowym, pozostaje on czerwony. Kiedy natomiast dodamy roztworu wskaźnika do roztworu wodorotlenku sodu, czyli zasady sodowej, barwa zmienia się. Czyli można by powiedzieć, że przygotowany wskaźnik naturalny, tu akurat z hibiskusa, tak samo jak burak czerwony, doskonale przysłużył nam się do wykrycia roztworu o odczynie zasadowym. W kwasie i w środowisku obojętnym spójrzcie, że te barwy są wręcz identyczne. Tu co najwyżej można powiedzieć, że rozcieńczenie w kwasie zadziałało, bo dodaliśmy tylko kilka kropelek roztworu wskaźnika. Na tym etapie będzie nam najprościej powiedzieć, że w jednej z probówek był roztwór kwasu. Tutaj akurat użyliśmy roztworu kwasu cytrynowego, który pozwolił nam na to, żeby roztwór miał odczyn kwasowy. W środkowej probówce znajdowała się woda. Pewnie zauważyliście, szczególnie, że na przybliżeniach już pozbyliśmy się zawartości pipety, była ona wprowadzona do probówki. Dlaczego tam nie dodawaliśmy wody? No bo przecież sporządziliście te roztwory jak? No poprzez wrzucenie do gorącej wody bądź zalanie gorącą wodą, zatem mamy środowisko obojętne. Natomiast w trzeciej probówce znajdował się roztwór wodorotlenku sodu. W przyszłości taki rozpuszczony w wodzie wodorotlenek sodu będziemy nazywali zasadą sodową, stąd też mogę powiedzieć, że był to roztwór o odczynie zasadowym. To oczywiście takie domowe produkty, domowe, kupione gdzieś tam w najbliższym sklepie, spożywcze odczynniki, z których przygotowaliśmy roztwory. Natomiast w laboratorium są troszkę inne substancje. Tamto to było doświadczenie modelowe. Powinniście natomiast poznać jeszcze przynajmniej dwa bardzo ważne przykłady. Roztwór fenoloftaleiny i roztwór oranżu metylowego. Ponieważ jest to program edukacyjny, my pokażemy Wam jeszcze jeden ciekawy przykład, tak żeby może trochę nacieszyć oko albo zobaczyć, że zmiany barwy mogą być spektakularne, a nie tylko w pojedynkę. Spróbujmy wykonać doświadczenie w technice chemii w małej skali. Będzie nam do tego potrzebna najpierw karta pracy, taką, którą sobie z powodzeniem wydrukujecie sami, przygotujecie w dowolnym edytorze tekstu. Należy ją włożyć do koszulki na dokumenty bądź zalaminować. Potrzebne będzie parę pipet i roztwory. Zobaczcie, jak to wykonujemy. Dodajemy, tak jak w grze w popularną statki, tak można ją nazwać, krople roztworów na folię. Najpierw zajmujemy się pionami, czyli kolumnami. Nanosimy roztwór o odczynie kwasowym, obojętnym i ostatni zasadowym. Teraz będziemy dodawali roztworów wskaźników, czyli poziomy. Do uprzednio naniesionych kropelek dodajemy niewielką ilość roztworu wskaźnika. Pierwszy wers to roztwór fenoloftaleiny.
Spójrzcie, że nie wszędzie zmieniają się barwy. Należy pamiętać, żeby końcówką pipety nie dotykać uprzednio umieszczonej już na folii kropli. No mogłyby się wtedy zanieczyścić odczynniki, mielibyście problem i na pewno wynik byłby zakłamany. Środkowy rząd, co do odczynników, to roztwór oranżu metylowego. Natomiast ostatni, roztwór błękitu tymolowego. Celowo podkreśliłem ten fragment błękitu. Spójrzcie dlaczego. Tak jest. Należy jeszcze chwilkę poczekać i za sekundę spójrzmy na te roztwory z bliska. Który roztwór wskaźnika pozwolił nam na wykrycie jakiego roztworu, o jakim odczynie? Gdyby zacząć od roztworu fenoloftaleiny, spójrzcie, że była ona użyteczna przy wykryciu roztworu odczynie zasadowym. Tam zmieniła barwę na malinową. Roztwór oranżu metylowego pozwolił nam wykryć obecność roztworu kwasu. Natomiast w przypadku roztworu błękitu tymolowego możemy powiedzieć, że był to wskaźnik, gdzie mamy trzy różne barwy w zależności od odczynu. Zwróćcie uwagę, że zarówno w doświadczeniu laboratoryjnym, czyli tym, w którym używaliśmy roztwory wskaźników bardziej analitycznych, jak i te nasze domowe, czyli wykorzystujące substancje bądź produkty powszechnie dostępne w handlu, przedstawiliśmy tę samą ideę, czyli wyraźna zmiana barwy w okolicach roztworu o odpowiednim odczynie. Zaproszę Was teraz do wykonania kolejnego doświadczenia, które gdzieś będzie nosiło znamiona miareczkowania. Możecie sobie to hasło wpisać w internecie, w wyszukiwarce internetowej i sprawdzić, co ono dokładnie oznacza. Pozwoli nam na porównanie kwasowości dwóch przykładów roztworów. Pierwszy to będzie roztwór kwasu octowego, o konkretnym stężeniu 10% roztwór, nazywany w handlu octem. Natomiast drugą to sprawdzimy sobie troszkę inną mieszaninę. Tym razem przejdziemy z powrotem do koloidu. Przetestujemy mleko. Będziemy je miareczkowali, czyli dodawali roztworu wodorotlenku sodu. Jako wskaźnika zastosujemy roztworu fenoloftaleiny i zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. W kolejnym doświadczeniu porównamy kwasowość dwóch produktów. W probówce od lewej strony mamy mleko, natomiast w probówce od prawej ocet, czyli 10% roztwór kwasu octowego. Musimy dodać do jednej do drugiej probówki niewielką ilość, dosłownie 2-3 krople roztworu wskaźnika, tu akurat roztworu fenoloftaleiny. I postaramy się przeprowadzić miareczkowanie, czyli stopniowo będziemy dodawali roztworu wodorotlenku sodu, licząc krople. I uwaga, co będzie kluczowe, zapiszemy sobie ten wynik, ile było potrzebne roztworu wodorotlenku sodu na to, żeby nastąpiła stała zmiana barwy w całej objętości cieczy na malinową. Zwróćcie uwagę, gdyby poprosić Wróblewskiego, żeby policzył tutaj krople, to byłyby to 3-4 krople roztworu wodorotlenku sodu. Czy my dokładnie musimy znać jego stężenie? No nie, nie jest to takie kluczowe. Dla bezpieczeństwa użyliśmy rozcieńczonego. Natomiast ważne jest, żeby użyć tego samego roztworu do obu próbek, czyli zarówno do mleka, jak i do roztworu kwasu octowego, popularnie nazwanego octem. Spójrzcie, czy jest już jakaś różnica wobec miareczkowania octu tym samym roztworem wodorotlenku sodu w zestawieniu z mlekiem. Specjalnie postanowiliśmy nie montować tego, tak nie przyspieszać, żebyście mogli się skupić, jak dużo więcej tego roztworu wodorotlenku sodu jest potrzebne w przypadku drugiej probówki, a właściwie jej zawartości. Jednak efekt ma być podobny. Stałe malinowe zabarwienie w całej objętości świadczy o końcu dodawania roztworu wodorotlenku sodu. No to jedziemy, dodajemy kroplami. Ciekaw jestem, czy ktoś z Was to liczy. Bo gdyby tak spytać Piotra, to on już powiedział, że dużo użyliśmy, dużo roztworu jako piękna miara matematyczna. Pewnie najlepiej będzie, kiedy zakończymy miareczkowanie, a już jesteśmy blisko. Tak, to jest ten punkt, w którym zakończymy dodawanie roztworu wodorotlenku sodu. Porównać objętości, czyli zwrócić sobie uwagę, gdzie użyliśmy więcej zasady sodowej. I postarajmy się to przybliżyć. Chyba bez wątpliwości możemy stwierdzić, że no rzeczywiście dużo więcej trzeba było zużyć zasady sodowej do zneutralizowania kwasu, który jest w occie, niż w mleku.
Wnioski, jeszcze raz wnioski z doświadczenia. Najpierw zacznijmy od spojrzenia na roztwór fenoloftaleiny. Gdyby jej nie było, gdyby nie było tego wskaźnika, nie byłoby wyraźnej zmiany barw. Co oznacza, że nie wiedzielibyśmy, kiedy skończyć to miareczkowanie, kiedy powiedzieć sobie stop. Natomiast dzięki temu możemy zauważyć, że punkt wyjściowy i punkt końcowy doświadczenia był taki sam. Zmiana barwy była tutaj istotna. Oczywiście wy jeszcze dodatkowo możecie zauważyć, że dzięki temu możemy porównać ilości zużytego roztworu wodorotlenku sodu. Ile było niezbędne do tego, żeby zneutralizować roztwory kwasów obecne w produktach spożywczych, które mieliśmy w dwóch naczyniach. No i rzeczywiście udało nam się tak punkt po punkcie przejść. Natomiast czy zawsze wskaźniki kwasowo-zasadowe to muszą być roztwory, czy wodne, czy alkoholowe, czy tym podobne? Czy jest tam potrzebny rozpuszczalnik? Oczywiście nie jest to konieczne. Znacie może, no mam nadzieję wielką, że znacie, takie różne bibułki, które zmieniają swój kolor. Może kiedyś rodzice, a może i wy sami badaliście na przykład twardość wody, kiedy była podłączana nowa zmywarka w domu, albo sprawdzaliście stan wody basenowej, wszystkim życzę, żeby mieć przydomowy basen i żeby jeszcze cieplej trochę było, bądź sprawdzaliście pH, czyli odczyn roztworu. To może być odczyn przesączu glebowego, albo gdzieś podczas oglądając telewizję widzieliście reklamy, na przykład jakie jest pH skóry, gdzie niezbędna była woda. Wprowadzę Was w to, czym jest uniwersalny papierek wskaźnikowy. Spójrzcie, jak on się zachowuje w obecności roztworu odczynie kwasowym, obojętnym i zasadowym. Ten produkt kupiłem w sklepie z wyposażeniem laboratoriów pod nazwą uniwersalny papierek wskaźnikowy, a właściwie uniwersalne papierki wskaźnikowe. Co to jest? Rozmontujmy, czyli zdejmę obudowę i wewnątrz okazuje się, że niespodzianka. Taki pasek bibuły pociętej o barwie coś koło żółtego, akurat ten producent taki dał. No i tak naprawdę co to jest? To jest, kochani, bibuła, która uprzednio została nasączona mieszaniną roztworów różnych wskaźników. Później odparowano to, co było tam zbędne, czyli pozbyto się rozpuszczalnika i pozostała tak pięknie zwinięta bibułka w postaci rulonika, czy tutaj takiego wąskiego paska. I teraz pozwoliłem sobie odciąć, a uprzednio nanieść pewne krople roztworów. Ocet, czyli roztwór o odczynie kwasowym. Słuchajcie, zbliżmy do tego uniwersalny papierek, włóżmy, zmieniła się barwa. Specjalnie dlatego jest do tego dołączona skala, która wskazuje nam wartość pH. Spróbuję gdzieś przyporządkować. Wydaje mi się, że to będzie gdzieś około 3. Tak, chyba to powinno być, czyli pH 3. Pierwsza obserwacja. No dobra, zobaczymy, jak będzie z drugą kroplą. To jest woda. Czyli roztwór odczynie obojętnym. Przepraszam, aż tak nieładnie paluszkiem, żeby się nie połączyło. Odczytuję wartość pierwszą, która była. Chyba pH 7. To oznacza, że odczyn obojętny to pH o wartości równej 7. I ostatnie, zasada sodowa, rozcieńczony roztwór. Wprowadzamy, tak centralnie, jak się położył. Zupełnie inny odczyn. Wydaje mi się, że gdzieś to będzie pH 11. Słuchajcie, na podstawie tego i na podstawie skali, którą tak tutaj położę, możemy zrobić sobie pewną skalę pH. pH 7 to odczyn obojętny. Natomiast wszystkie te wartości mniejsze od 7 to będzie odczyn roztworu kwasowy, natomiast powyżej 7 to będzie odczyn zasadowy. I tak właśnie działają te wskaźniki. Można by było również wykorzystać taką bibułę. Spróbujmy jeszcze przygotować taki domowy papierek wskaźnikowy. Przecież przygotowaliście roztwory wskaźników. Potrzebna nam będzie bibułka. Jeśli jej nie macie, to może być ręcznik, to może być nawet papier taki do kserokopiarki, do wydruków. Trzeba go ułożyć na jakiejś powierzchni, która nie nasiąknie. Tu mamy szalkę Petriego szklaną, ale może to być również taca. Następnie ważne jest, żeby w całości nasączyć go roztworem danego wskaźnika. My użyjemy roztworu błękitu tymolowego, ale przecież możecie użyć czy tych buraczków instant, czy to tej herbaty niebieskiej roztworu. Co tam macie pod ręką, to będzie wystarczające. No i teraz tak. Następna czynność to suszenie. Tu akurat mamy taką suszarkę, podgrzewacz pomieszczeń elektryczny, więc pomoże nam, żeby było dobrze. Może to być również suszarka do włosów. Pamiętajcie, żeby tylko nie było bezpośredniego kontaktu z wodą. Piotr suszy i się do Was cieszy. Tak.
Co prawda mamy przygotowaną już tą folię, tą kartę pracy w folii i nie jest tam napisane, że użyjemy tego papierka nasączonego błękitem tymolowym, jego roztworem i wysuszoną powierzchnią, ale tak połóżmy obok. Żebyście mieli porównanie, użyjemy również roztworu błękitu tymolowego i sprawdzimy, czy uda nam się z takim samym powodzeniem przeprowadzić badanie pH roztworów kwasów, wody i roztworów wodorotlenków, czyli zasady. Dodajemy do pierwszych dwóch pozycji roztwór kwasu, teraz woda w środkowej części, natomiast po prawej stronie dodajemy zasady sodowej. I zwróćcie uwagę, że naprawdę, mając do dyspozycji domowe warunki, udało nam się sporządzić papierki wskaźnikowe. Połączyliśmy jakby dwa pojęcia i dwie wartości, odczyn roztworu i nie zapomnijcie tej cechy przypisywać do konkretnych mieszanin, czyli roztworów właściwych, z wartością pH, czyli konkretną liczbową wartością, która nawet znalazła swoją skalę od konkretnych wartości liczbowych. Oczywiście nie są to jedyne metody. Można użyć jeszcze bardziej profesjonalnych metod, jak na przykład sonda o nazwie pH-metr, która nam dokładnie wskaże wartość. Jest też na przykład pH-metr glebowy, który wskaże nam wartość przesączu glebowego, bądź w ogóle pH-metr laboratoryjny. Natomiast nie to jest dokładne, żeby zastanawiać się teraz, na jaką lupę nas stać, na jaki mikroskop pretendujemy do badania, żeby spojrzeć w ten świat materii głębiej. Spróbujmy wykorzystać tą wiedzę do porównania pH bądź odczynu roztworów różnych produktów, które znacie z domu. W ogóle zachęcamy z całego serca, żeby spróbować przeprowadzić podobne badania w domu z osobą dorosłą. Niektóre substancje są na wyciągnięcie ręki, do niektórych może warto by było użyć rękawiczek. To wie karta charakterystyki, to wie już wasze przygotowanie. Nie zapomnijcie o bezpieczeństwie i spójrzcie, jak to wyszło nam. Najdłuższe dzisiaj doświadczenie będzie wykonywane na folii. Czyli znowu jest nam potrzebna wydrukowana karta pracy, włożona w folię na dokumenty i to na niej będziemy wykonywali doświadczenie. Zacznijmy od uniwersalnego papierka wskaźnikowego. Potnijmy go na cienkie, niezbyt długie kawałki ze względów ekonomicznych, no bo oczywiście nie musimy takiego długiego fragmentu używać, tylko wystarczy nam mała porcja, mały fragment papierka. Układamy go w odpowiednie miejsce tabeli. Przypominam jeszcze raz, na folii, nie na kartce. Tak dla ubarwienia chwili i tego doświadczenia wykonamy je od prawa do lewa, zupełnie odwrotnie. Oczywiście, żeby Was nie zanudzić, pozwolimy sobie przyspieszyć to troszkę. Potrzebne nam będą, prócz papierków, napar z buraczków instant, następnie napar niebieskiej herbaty, napar herbaty z hibiskusa, bądź w ogóle czy to herbata hibiskusowa, czy sam suszony hibiskus, roztwór błękitu tymolowego, roztwór oranżu metylowego i jako ostatni bezbarwny roztwór fenoloftaleiny. Akurat w tym wypadku do roztworu fenoloftaleiny i roztworu oranżu metylowego użyliśmy niewielką ilość alkoholu również, prócz wody. Dodajemy teraz poziomy. Pierwsze to mydło w płynie. I spójrzcie, po dodaniu takiej niewielkiej ilości najlepszym wskazaniem jest barwa papierka wskaźnikowego. Do mydła jeszcze wrócimy, ale on się zabarwił na zielono. W przypadku nasyconego roztworu sody oczyszczonej okazuje się, że jest ona lekko zasadowa. W przypadku mleka, takiego dostępnego w najbliższym sklepie spożywczym, szału nie ma w tej kwasowości, czyli coś zbliżone do pH obojętnego. Ale uwaga, roztwór kwasku cytrynowego, zwróćcie, jak zmieniła się barwa naparu herbaty niebieskiej, ma odczyn kwasowy. Następnie zawiesina mleczka magnezowego na problemy gastryczne, na nadkwasotę. Okazuje się, że na przykład papierek albo herbata niebieska podchodząca w kolor zielony, no tutaj pięknie podpowiada lekko zasadowy odczyn. Ocet natomiast, czyli roztwór kwasu octowego, ma odczyn kwasowy, wykazuje odczyn kwasowy. Woda jest takim punktem odniesienia. Szczególnie zwróćcie uwagę na co? Na papierek wskaźnikowy. I można teraz porównać, gdzie jest odczyn zasadowy, czyli pH większe od 7, czy gdzie dany roztwór wykazuje odczyn obojętny, czyli zbliżony do barwy papierka w wodzie destylowanej, czy gdzieś mamy roztwór o odczynie kwasowym. Na pewno nie podam wszystkich wniosków, tak żeby już
no, nie ułatwiać wam, tylko pokombinujcie, popatrzcie na te kolory, które powstały. Wymienię odczyny, roztwory odczynie kwasowym. Na pewno jest to ocet, czyli roztwór kwasu octowego i na pewno roztwór kwasku cytrynowego. A czy coś jeszcze? Spójrzcie, jak te barwy wyglądają po chwili. Odnotujcie to. To jest niesamowite, kochani. Teraz już wiem, że nie mam żadnego problemu. Wracam do moich dwóch zagadkowych roztworów. Wiem już, jakiego wskaźnika użyć. Jest to roztwór fenoloftaleiny. Wystarczy, że kapnę kilka kropelek do jednej kolby, kilka kropelek do drugiej kolby i proszę zobaczyć, jedna kolbka bezbarwne, druga kolbka malinowe, czyli tutaj mamy roztwór kwasku cytrynowego, tutaj roztwór wodorotlenku sodu, czyli tym mogę przepchać sobie rurę, a z tym to nie wiem za bardzo co zrobić. Coś wymyślę. Moi drodzy, zachęcamy was do tego, żeby wykorzystując domowe wskaźniki kwasowo-zasadowe, czyli te nasze herbatki, te wywary, żebyście spróbowali sami zbadać jakieś domowe produkty, jaki mają odczyn. Może was coś zaskoczyć. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że do zobaczenia.